ślady. Patrz, tam ślady. No, chyba ktoś idzie. O nie, będzie jeszcze stać. No, chyba niedługo. Zobacz, idą. No, ludzie wysiedli chyba. Jedzie. No, jedziemy. Na razie. Dlaczego pani sama idzie? No, bo nikt po nią nie przyszedł na stację. Winiu, fajnie w tramwaju? Tak, tato. Mhm. O, przez pola jedziemy i przez las, zobacz. Tak, tato. No, taki mały lasek. Taki mały las. Zaśpiewa jakoś piosenkę. O, zobacz, dużo się. Dlaczego duże pole? Dlaczego znowu za tobą, tato? No chyba jest przejście bez szlabanu. Znowu. Widziałeś? Przejście bez szlabanu. Dlatego pan trąbi. O! Było napisane stop. Dlaczego było napisane stop? No bo jak nie ma szlabanu, to wszyscy muszą się zatrzymać i zobaczyć, czy nie jedzie pociąg albo tramwaj. O, duże pole. I nie posłuchać, i muszą posłuchać, czy przypadkiem nie trąbi coś. Dlaczego? Skąd tutaj się wziął takie duże pole? No, wszystko Pan Bóg tworzy. Ale przez las teraz jedziemy. Patrz tam. Wielki las. Skąd tutaj się wziął taki wielki las? No chyba to już był. A tory wybudowano obok lasu. Pierw był las. Dlaczego tam za to? O, zobacz, wyłazając te szlabany. Bo tam daleko wyłaza jest przejazd. Przejazd z szlabanem. Uh-huh. O, cień. No to skąd tutaj się wzięła ta droga przez chwilę? No chyba ktoś wybudował. Tak. O, wąwóz, zobacz, wąwóz. Wąwóz. Wąwóz to jest taki rów wielki. Tata bardzo lubi ze swoim wielbłądkiem jeździć. Nie będę już taki samotny. No pewno.